Cześć, witajcie, z tej strony Avi oraz z nami jest... Pan Paula! Tak, tak, z nami jest Pan Paula i w dzisiejszym odcinku będziemy iść na bossa, tak! Ostatniego bossa chyba przed pokonaniem naszego Wall of Flesha, czyli przejściem na następny poziom trudności, że tak powiem. O! Na hard mode, dokładnie mówiąc. Tym bossem będzie Cyklop, jest to generalnie... Znaczy Cyklop, to się nazywa jakoś dziwnie, jakoś inaczej, ale nie wiem, no Cyklop generalnie, tak? Ma jedno oko. Jest to boss, który nawiązuje do gry Don't Starve Together, tak? Na pewno znacie, kiedyś zrobili zupełną może serię. I generalnie fajny boss, walczyłem z nim tylko raz dla chyba achievementu, jeżeli jest taki. Jak był, to na pewno z nim walczyłem, pamiętam jak działał, znaczy walczyłem, bo walczyłem, tak? Ale nie pamiętam, czy jest za niego achievement, nieważne, to nie ma znaczenia. Będziemy go dzisiaj bić, tak? Ale w ogóle pokazywaliśmy, jak tutaj wygląda to wszystko? Tak, pokazywałem. W poprzednim odcinku właśnie, jak nie było Pauliny, to właśnie zbierałem te futro tego Finksa, jakoś tak się nazywało, nieważne. I właśnie, zanim przejdziemy do odcinka jeszcze tak dokładnie robiąc cokolwiek, to zapraszam was na kanał Pan Pauli, która robi swoje paczki, więc jak chcecie mieć fajną paczkę, mister paczkę bądź jakąś taką inną, Paula naprawdę robi fajne rzeczy w tych paczkach, kurczę, niesamowite rzeczy, więc polecam się zobaczyć i obejrzeć materiał na kanale Pauli. Sam bym kupił. Pana będzie nagrywała o tych paczkach, jakie dla was pakuje i tak dalej. No możesz się wypowiedzieć na nich temat, tak właściwie. No, na razie to będę robić pierwszą paczkę niedługo, więc w sumie jak to nagram, to będziecie mieli przykład, jak to będzie wyglądać. No. Ja jeszcze zapraszam na... No, myślisz co? Naprawdę fajne rzeczy. To... Zimowy jest... Czekaj, bo się zatrzymało. Generalnie tutaj mamy... nie wiem, czy ja to... W którym momencie zatrzymałem. Nieważne, po prostu byłem tutaj przy tym ołtarzu. Stworzyłem sobie tą właśnie jelenie dynksa. Niesamowita nazwa. Labosa. No i teraz musimy pójść na biom zimowy, tak? Okej, dobra, no to czekaj. Biom zimowy mamy chyba na prawo. Zimowy jest na prawo, no. Teraz pytanie, czy potrzeba na to nocy, tak? Czy to można w dzień normalnie go bić? Chyba można go bić w dzień, jeszcze się zaraz przekonamy. Czekaj, trzeba zleć do tej naszej bazy. Tutaj będzie zaraz dziura. A co? Właśnie trzeba łóżko, by sobie było dobrze zrobić. A w sumie masz rację, po co? Bo jakbyśmy dali łóżko, to byśmy się lusterkiem teleportowali do naszej bazy głównej, tak? Jest noc, więc bardzo szkoda by było, jakby nie mógł być w dzień, nie? Właściwie to ten boss będzie raczej prosty, jak każdy boss na poziomie łatwym. Bo przypominam, gramy na poziomie łatwym, bo to jest jako taka pierwsza seria z Terrarii, to... Czemu nie? Po prostu następna seria jak będzie, to będzie na cięższym poziomie trudności chyba. Zobaczymy. A my gramy dla przyjemności, a nie dla samej trudności, wiadomo, nie? Dokładnie. Gwiazdy no i miło też, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. No, gwiazdy warto będzie zbierać, ponieważ... Gwiazdy są właśnie... Chcę powiedzieć o tym, że jest taka jedna broń Terrarii, która się nazywa Star Cannon i ja jej generalnie nie używam za bardzo, bo no, to amunicja są właśnie te gwiazdy, które są no ciężko mieć w dużych ilościach, że tak powiem, tak? Właśnie kiedy są takie, no że dużo się respi, ale to wiadomo i tak wymaga czasu, bo one lecą dosłownie w przeciągu sekundy z 6 gwiazdek poleci. Szybko się marnuje ta amunicja, że tak powiem. Więc ta broń jest taka niby naprawdę mocna, bo zadaje ze 70 obrażeń, ale z drugiej strony no nie jest tak łatwo ją, że tak powiem, utrzymać, czy nie? Ciągle przy amunicji. Trzeba mieć niezły zapas. A jest wiele alternatyw na tą broń. Dobra. Lecimy. To może przerwiemy i po prostu jak będziemy na miejscu to... Dobra, no to ja daję cięcia. Okej, już jesteśmy, mamy biom zimowy. Póki jest noc, to może wywołajmy. Chodź, tutaj będziemy z nim walczyć. Tylko sobie dam tutaj może pochodnie. Myk. Byle jak, bo w sumie czemu nie? Dobra. Zostań jeszcze na chwilę. Ja bym... Ile mam? 33. Dobra, wrócę się po jakąkolwiek może... Poczekaj tutaj. Muszę coś wziąć, wiesz? Bo lampę, która by nam regenerowała życie i może ognisko bym wziął. Bo faktycznie to by mogło nam się sprzedać. O. Na koleczy może zabezpieczmy. Może ten boss nie będzie najcięższy na świecie, ale warto być opatrzonym w takie rzeczy. Dobra. No to co, zaczynamy, tak? Diablika se przywołam. No i let's go. Pierwszy. O, jest, na lewo. Na prawo znaczy się. Widać na mapie go na prawo. Świeci mu się oko. Wow, ej, to jest ten taki... O kurde. Ty, mocny jest, kubany. Okej, kiedy robi to, trzeba po prostu lecieć jakby do góry, nie? O kurde, zamroził mnie. Ty, zamraża. Albo daje takie... Nie no, jakby czy się był zamrożony, jakbym wolniej się poruszał? Dobra. Go trzeba na odległość, zdecydowanie na odległość. On cię goni. Weź nie uciekaj. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dałem sobie mapę przypadkiem. Ja go biorę na samonaprowadzające amunicję, dobra. Trofeum! Chyba nasze jedno z tych, czekaj. Nie, zdobyłam. Nigdy go nie pokonałam. Nie pokonałeś go nigdy? No to masz pierwszy raz. Dobra, od razu bijemy drugiego, nie? Co? Ta, bez problemu, nie jest ciężki. Dawaj, dawaj z nim. Okej, czyli póki tak nie tłupnie śmiesznie, to nie daje się mu obrażeń, z tego zauważyłem. Przed chwilą. O kurde, nie mam... O kurde, nie mam many. Dobra. Zombiak za mną. Będzie trochę wkurzał. What the fuck? Co to było? To jest jakiś mocniejszy. Co jest? Mocniejszy? To jest jakiś mocniejszy, no. Nie mam pojęcia. Może dlatego, bo ja zdaję mniej obrażeń, bo używam łuku. Ale co to za ręce w ogóle? Wcześniej dobra. Ich nie było. No właśnie jakiś dziwny atak zadał. Ale miał taki, bo pamiętam. Jest. Uuu, siekierka, dobra. Bez problemu, zero obrażeń, ale co robi siekierka? O, jako najgorsza. Normalna siekierka tego, jaki ma poziom? 150 mocy topora, tak? A moja ma też 150, to żadna różnica. A to co to jest? O, jakiś wichur. Ciekawe. 12 obrażeń to jest bardzo słabo. Nie no, nie będziemy go używać. Ale mamy trofeum, to jest fajne. O! Świat w inny sposób? O kurczę, taki Don't Starve... Okej, w sposób Don't Starve'owy, że tak powiem. Ciekawe, masz, popatrz, jakiś rzadki temek. Go sobie zatrzymamy. Czapeczka jakaś śmieszna. O, czapeczka z kurą nad głową. Przykro. Jak mam go używać? Daj sobie go jako wyglądowe, no. Albo akcesorium, nie wiem, które z tych? Chyba raczej wyglądowe. No i co? No i ci się powiem świat, jakby przekolorować na inne kolory. A, na siwo? No. Dziwne. No, w sumie. To nie walczymy z kolejnym? Nie, już nie mam przeływaczek. O, pieniądze. No i tyle w sumie, tak? To jaki boss będzie kolejny? Następnym bossem już będzie Wall of Flesh, słuchaj. To już będzie naprawdę nie najprostsze na świecie. Które to było, bo nie no ta pamiętam. Ściana w piekle właśnie. My tam chyba wybudowaliśmy sobie mniej więcej tą platformę. No mam wybudowaną. I teraz sobie pójdziemy tam poukładać właśnie te ogniska, żeby jakoś mieć regenerację też, wiadomo. W takim razie... Ale ta ściana jest ciężkawa. No właśnie, tylko... Może nie będzie taka trudna? Dlatego przejdźmy się tam i może pokładajmy. Lampek raczej ich nie dam, po prostu same ogniska będą. Przygotujmy się mniej więcej. Ja sobie z tym efektem będę chodził póki co, bo... Ciekawy jest, w miarę mi się podoba. Nie no dobra, odłożę go, bo szczerze wolę chyba normalną kolorystykę. Terrariową, tak? Okej, czekaj, gdzie tu są nasze... Oczywiście biorąc... Akcesoria, tak? Akcesoria są tutaj. Dobra. Pełna skrzynia, wow. No skrzynie się powoli zapełniają, ale jak widzicie mamy ich wysokościowo naprawdę dużo. No tak w miarę. To coś wyglądowym, ciebie nie. Trofeum dam do mebli. Kiedyś zrobimy sobie... Przyłączenie przedmiotów, jeśli już jakieś się powtarzają. Wiem, wiem. Kiedyś zrobimy sobie specjalny pokój na trofea z bossów. Tu już jest na przykład Zuka Cthulhu, nie? Okej. Ej, a ściana jako meble, czy co? Gdzie mam to dać? Ściana ma swoją własną skrzynkę. A, no. Dam tutaj skarbonkę, bo zauważyłem, że łączenie przedmiotów się liczy z pieniędzmi do skarbonki. To jest fajne. Tekstury, minerały, ble, 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 ble. Gdzie są rośliny? Ej! Co tak daleko? Pierwsza niebieska, dobra, niech będzie. Rośliny, myk, myk. Dobra, my tutaj sobie musimy chwilę po... no, że tak powiem, posortować, tak? Nasze przedmioty. No, troszkę tabak. Okej, do broni na pewno będzie to coś. To jest w ogóle słaby. Czemu? Na takim poziomie gry co jest w ogóle taki swiasty item? Narzędzia będą tutaj obok oczywiście, to myk. Narzędzi, tą siekierkę. Wziąłem sobie tą, bo wydaje się fajniejsza. 30 obrażeń zadaje w ogóle. Śmieszna sytuacja. Że nie jest taka słaba nawet. Gdzie jest kostium? Kostiumy. Są kostiumy. Jeszcze nie wszystkie skrzynki mamy. Ale śmiesznie wyglądam. Z fedorką, no. Nie mamy wszystkich kostiumów. Boże, kostiumów skrzynek jeszcze w magazynie. Do stacje robocze, zwierzęta. Taka będę. Po prostu skrzynki będzie trzeba craftować potem. Dobra, daj mi dostęp do skrzynki. Możesz sobie być grzybem. Dobra, daj mi, udostępnij mi, no. Aha. Będę cylindrem. Ja mam cylinder. To było pasowało w sumie do nas. Teraz ja będę mieć. Dobra, daj tam ten itemek. Czekaj. Ja zrobię, kurczę, te chciałem ogniska. Tylko nie wiem, ile będzie, tylko nie potrzeba. Zrobię na zapas, może trochę jeszcze. Drewna mamy chyba falerę, więc to bez znaczenia. Ile byśmy zużyli drewna do tego? Nie mamy tak dużo, jak mi się wydawało. 180 to jest naprawdę mało. Dobra, no to mamy 180, a pochodnie teraz chyba mam przy sobie. 1700, no to chyba wystarczy zdecydowanie. Czekaj, bronię. No to już je całe drewno, mam prawie z 20 tego. Drewno trzeba pokopać. Drewna nie ma absolutnie. No to użyję może nowej siekierki, jaką mam. Dobra, pójdę przekopać trochę drewna. Ja też. No to ja pójdę na lewą, ty możesz na prawą. Ty masz tam więcej drewna, tak w sumie. Dobra. Co taki odgłos oddaje? Ta siekiera? Ta. Kocham Lucy. Okej, coś jakiego na niej jest podpisane. Że co, proszę? Jaką Lucy? Nie wiem, jedzą się na Don't Starve za bardzo. Czuję, że żyje? Ha, ha, ha. Ej, tu jest jakiś odgłos. W ogóle coś pisze na... Uło. To rozmawia ta siekiera ze mną. Tak. Ej, pewnie była w Don't Starve... Pamiętam, że był Drwal, ale... Tam była rozmawiająca siekiera? Nie kojarzę takiego jakiego. O, taki! Będzie skrzynka ze stworzeniami, może jakieś nam się przydadzą. Poza tym robimy sobie zagrodki ze zwierzętami, z wszystkimi w terrarii, więc... Warto sobie ptaszki pozbierać, tak? To niesamowite, po to żyje. Głupie drzewo. Udało się, ha, 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 ha. Powtórka jakaś. No, powtórki generalnie teraz lecą. Okej, fajne w sumie, fajne, podoba mi się. Nie było czegoś takiego w Terrarii. O, jeszcze raz. Zetnijmy coś tam. Chyba może drzewo, nie wiem. Za bardzo się poruszałem, żeby to przeczytać. Strzęsło się za bardzo. Powtórka kolejna. Ale ogolimy ten świat z drewna. Gin, gin. A po co tak dużo nam? No bo nie mamy wcale. Rozumiesz? No diabli, rozwalę. Mam 621. O, tu już możesz wracać, bo razem już mamy 1000. No ja wykopię ostatnie drzewa i też wracam. Dobra. Kurde, co tak szybko drzewa kopaliśmy? No bo tych drzew jest tutaj naprawdę dużo. Okej. Trochę je postawimy sobie. O tak. O, potrzeba trochę tych drzew na świecie jednak. Wędrowny kupiec, Abraham, okej. Zobaczymy, co będzie sprzedawał. Pinki, o, pinki! Super! Jaki ucieszony. Bo to jest rzadki slime, kurczę, a daje fajny bloczek odbijający się. Drzownica sobie zbierzemy, będzie może jakieś do łowienia czegoś. A będziemy na pewno łowić tego bossa, którego się łowi oczywiście na Blood Moonie, tak? Ale dopiero na hardzie się może go wyłowić, więc póki co nieistotne. Dobra, wracamy. Mego zamku tutaj. Mamy 20 ognisk. Trochę tego tam rozłożymy. O, super. Wezmę sobie te ptaki, wsadzę do tej skrzynki i potem tą skrzynkę przeniesiemy tutaj, jak są zwierzęta, tak? I jeszcze ruda złota. Gdzie jest ruda złota? Minerały, tutaj będziesz. Gwiazdek mamy prawie 100, no to dużo mamy, więc moglibyśmy zrobić tego Star Cannona. Tak właściwie. To co? Do piekła? No to lecimy do piekła, no. Czekaj, trzeba się wrócić na naszą bazę tymczasową. Do wioski slajmów. Ja bym coś tutaj w niej pozmieniał. Dodał jakieś tabliczkę wioska slajmów. Nie wiem, witajcie w wiosce slajmów, tutaj byłby jakaś wrota, tak dalej. Coś bym tu pozmieniał, tak żeby to fajnie wyglądało. Ten domek tutaj na pewno usuniemy, tego tutaj już nie będzie. To z pewnością akurat. Ale syf. Gdzie syf? Niebieski kur... To jest do tego, startiowany kurczak, tak wygląda, ale jaja. A co to jest? Figurka? Nie, to zwierzaczek. Kupiłeś go? No, bo tani jest. 25 zł. Mam kuraka. A jaki uroczy, ja... On lata? To akurat, na kurę to trochę dziwne, ale dobra, no latająca kura. Jak ze Stardew Valley, nie? Ale sobie hop na tych nóżkach. I skacze. Dobra, no to fajnie, fajnie, podoba mi się. Okej, lecę do piekła. Mam w ogóle barwniarza? Kurde, miałem pójść do piekła, ale... Nieważne, no bo można sobie barwniki robić, kolorować w sumie ten pecety też. Znaczy ten pecety. Nie pecety, tylko te właśnie zwierzątka, tak? Pety nasze. Oj, wszystko tu zarośnie zepsuciem i tak dalej, jak tylko rozwalimy tego Wall of Flesha. Fajnie by było to uniknąć, ale to chyba jest niewykonalne, nie? Nie wiem. Ja bym nasz Shimmer trochę odgrodził może. To by coś dało na pewno, myślę. Okej, tutaj fajnie by było znaleźć NPC-ta. Bo jeszcze nie mamy tego NPC-ta, który występuje w biomie pajęczym w jaskiniach. Kurczę, coś się nie chce zrespić z kubana. O, ty w piekle jesteś. No prawie jestem w piekle. Teraz przestał. Dobra. No, wykopaliśmy taką prostą drogę. No to stawiamy. Okej? Ale zobaczmy, gdzie się będzie kończył efekt ogniska. Tutaj? To niech będzie tu. Hop. Tak, żeby mniej więcej te ogniska były w promieniu tego, jak się kończą, nie? Zresztą mógłbym dać dalej, bo tyle samo pójdzie w prawo. No, fajnie, jakbyś kapturek miała. Ej, fajnie. Pasuje, no. Ale fajnie. Pasuje. Powtórzyłem się w sumie teraz problem, ale no podoba mi się. Ojej. W ogóle jaki jest podpisak na kuraka? Niebieski kurczak ma, ma plakietkę z imieniem Shane. Spoko, z Hanna. Tutaj z Hanna. Oj, co jest? Nie zwróciłem uwagi na tego, że... Dobra, nieważne, nieistotne. A tam dalej już nie? Co tam dalej nie? Już nie potrzeba tego? Znaczy tego? No, tej ścieżki. Właśnie nie wiem, zastanawiam się na tym, czy tyle nam powinno wystarczyć, czy jeszcze wykopać dalej. O, bo ile? Jak coś możemy mieć podejść do tego? Tak, od razu. Aż się odrodzi nasz guide. Aha. Ale może jeszcze zbudujmy na prawo, żeby tam więcej tego, może tej ścieżki było faktycznie. No tak biegam z tym sprintem na Hermesach, to faktycznie trochę szybko to przebieguje, nie? Ja tą ścieżkę zbudowałem w 20 minut. Więc też trochę mi zajęło ją budowanie. Ja się dziwię, że tak mało zbudowałem w takim okresie czasu. Wiesz co, na poziomie prostym to powinno wystarczyć do zbudowania. Bez dwóch zdań. Dobra, to może zostawmy tyle. Tak zwane niechcenia jeszcze tutaj trochę wybuduję, ale wiesz. Tak zwane niechcenia, tak zwane odechcenia, nie? Zniechęcenia, o. To lepiej brzmi. O nie, odszedł nas kupiec. Nasz. O i tam wróci kolejny. Z jedynym imieniem, ale wyglądające tak samo. Tak. Hej, pościnaj coś tam. Kurczę, za szybko te dialogi przechodzą. Dobra, wiesz co? Dialogi. No bo się wcale jest co jakiś czas dialogi, dlatego mam taką siekierkę, ten topór, co nie? A nagranie zobaczysz w sumie. Dobra. Dobra, tyle starczy, nie chce mi się więcej. Zbudowaliśmy tyle co nic, ale no, może być. Oj to. To co, teraz go robimy? Nie, nie, to następny odcinek dopiero. Hej. Okej. Okay. No to możemy sobie wrócić. Będzie też specjalny pokój, myślę, w naszej bazie na właśnie sztandary, tak? Bo fajnie byłoby mieć kolekcję sztandarów, zawsze robiłem kolekcję sztandarów, to na tej serii raczej, na tym świecie, też będzie na bank, uważam. Okej, okay, meble. No, ogniska chyba do mebli może zaliczyć, mi się wydaje. A nie, czekaj, nie ciebie dam tutaj. Ja ciebie dam przejść do tej naszej złotej skrzynki. Tutaj właśnie potrzebne rzeczy są. A, nie wiem czy pokazywałem. Złowiłem złotą rybkę, bo znalazłem, tak, zaraz czekaj, powiesz coś. Bo znalazłem, jak byłem w jaskiniach, nie pamiętam już po co, rybę, która była tak świecista, mogę wam pokazać jak wygląda. Tylko nie chcę może broni trzymać w ręku. O tak. Złocista jest po prostu, nie? I taka broń mi dropa z nietoperza. Z Don't Starve Together. Tak. Jadłeś kiedyś pistację, taki orzech? Nie. A nie jadłeś u mnie przypadkiem? Chyba jadłeś. Nie. Dobra, nieistotne, po prostu otworzyłam teraz pistację, tą ze sklepu, normalnie, co nie? Mhm. I wiesz co jest w środku? Pistacja. Licha. Taka glizda. Ta taka, co sprzedają ją w paczkach suszoną dla chomików albo dla ludzi teraz w sumie też. Dla ludzi. No dobrze, niesmacznie no. No to widzisz, masz produkt w produkcie. Korzystaj. No korzystaj. Bardzo śmieszne. Ona zrobiła sobie tutaj takie korytko i ona sobie w tym siedzi, ale obrzydliwa. A ja bym to zjadł. Zjadłbyś? Dobra. Tak wiesz, tak jak makaronik. Jak makaronik bym wessał, tak. Nie no, żartuję. Jasne. Dobra, co ja chciałem zrobić? Kurczę blaszkę. O nie, nie wiem, co chciałem zrobić. O goddammit. Zakończyć ten odcinek na dzisiaj. Myślisz, że to już? Odcinek trwa 24 minuty, to będzie trwało dosyć... A, to chciałem zrobić. Krótki będzie, ale nie wiem, czy widzowie wiecie, ale generalnie mam tutaj starożytną zbroję, tak? To działa tak generalnie, że trzeba coś wrzucić do naszego Shimmer, żeby coś powstało innego. Tak działa Shimmer, jezioro. I się okazuje, że zbroja dżunglowa zamienia się w starożytną zbroję z właśnie... kobaltu. Mamy spodnie, więc wrzucimy tylko to i to, te dwa elementy. Będziemy mieli całą zbroję starożytną. Okej, okay, jesteśmy... coś się wydarzyło w nagrywaniu, ale generalnie wrzuciłem te zbroje do Shimmer. No i wyszły kobaltowe, tak? Tutaj właśnie są. Mamy cały... kolekcję, tak? Tutaj dałem zamiast tego drzewa, rozwaliłem. Tu kiedyś drzewo było, diamentowa sadzonka. I mamy to. Fajna kolekcja. Rzeczywiście jest więcej. Jeszcze jest taka żelazna czapka, jakby stary Terrarii złota. Ale to wszystko po drodze. Tutaj zresztą wrzucimy i się stanie. No a my już na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek, bo już więcej nie ma co na nim robić, a nie będziemy też niepotrzebnie przedłużać. Tak? Więc jeszcze raz was zapraszam na mój główny kanał o transformacji. Jeżeli nie znacie gierki, to zgraczat. Dobrana z nas drużyna. Dokładnie. Ja i Paula jesteśmy dobrani. I no jak nie znacie transformacji, to tam są samouczki, poradniki, wszystko tam jest. Zapraszam na kanał Pauliny, gdzie również są Simsy, jest Minecraft, to się te paczki, super. Na serwer Discord jeszcze raz zapraszam, jest tam naprawdę fajna smera. No i żegnam was. Zostawcie jakąś po sobie ocenę i komentarz. No i cześć, cześć. Pa! Co pa? Koszarkę.